Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić wakacyjną skarbonkę oraz świecznik. Film nagrałam na prośbę widzów. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Najpierw białą farbą maluję wieczko i zostawiam do wyschnięcia. Za pomocą noża wycinam otwór na pieniądze. Pamiętajcie, by robić to bardzo ostrożnie. Krawędzie otworu wygładzam pilnikiem. Na górze wieczka przyklejam siatkę. W słoiku umieszczam butelkę i przycinam ją na odpowiednią wysokość. Wygładzam krawędzie. Górę butelki zabezpieczam workiem. Umieszczam ją w słoiku. Słoik wypełniam piaskiem, zostawiając około 2-3 cm od góry. Usuwam worek z butelki. Pozostałą część słoika wypełnię kamykami. Do słoika przyklejam muszelki. Teraz robię świecznik. Przy gwincie wiążę sznurek. Na dno słoika wsypuję trochę piasku. Przy ściance układam szklane kamyki. Pomiędzy nimi umieszczam muszelki. Na środku układam podgrzewacz. I gotowe! Taka skarbonka to nie tylko dobry sposób na przechowywanie oszczędności, ale też fajna dekoracja na szafkę czy biurko. Świecznik ze słoika będzie fajnym gadżetem na długie, letnie wieczory. Zapraszam Was na inne, moje filmiki. Pozdrawiam! Pa, pa!